DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Z Dni Ekonomii Społecznej zorganizowane zostały przez Fundację Królowej Polski i Świętej Jadwigi z Puszczykowa i Starostwa Powiatowe w Kępnie. W piątek odbyła się konferencja poświęcona możliwościom dalszego rozwoju ekonomii społecznej w regionie na lata 2014-2020. W konferencji wzięli udział reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu. Zaproszeni eksperci przedstawili m.in. plany rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce i nowe źródła finansowania przedsięwzięć w tym obszarze. Tak, ja jestem naprawdę szczęśliwy, że po tych kilku latach, właściwie po trzech latach, ta idea się tak fajnie realizuje. Bo kiedy zaczęliśmy mówić o spółdzielniach socjalnych, to szczerze mówiąc, nawet radni nie mieli pojęcia, co to jest. Po tych trzech latach udało nam się stworzyć dwie spółdzielnie socjalne i one funkcjonują. Spółdzielnie socjalne to jest taki twór, element ekonomii społecznej, to jest taki twór, w którym nie chodzi o zysk, tylko tak naprawdę chodzi o zaktywizowanie osób niepełnosprawnych i bądź osób z wykluczenia społecznego, czyli bezrobotnych. Nam się udało stworzyć dwie spółdzielnie, spółdzielnie Jaśmin i spółdzielnie Pomost, która w tej chwili zatrudnia 20 kilku pracowników na umowę o pracę. Tego samego dnia po południu na kępińskim rynku zaprezentowały się podmioty ekonomii powiatu kępińskiego. Prezentację przygotował PCPR Kępno. Jeśli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednym z elementów naszej działalności to jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. W dniu dzisiejszym w powiecie kępińskim zorganizowane są Dni Ekonomii Społecznej przy współpracy z prężnie działającą Fundacją Świętej Jadwigi z Puszczykowa. To ona ma ośrodki wsparcia ekonomii społecznej rozmieszczone we wszystkich powiatach. I w dniu dzisiejszym Kępno jako pierwsze prezentuje podmioty ekonomii społecznej. Na kępińskim rynku do południa była konferencja poświęcona właśnie tej problematyce. Fundacja Świętej Jadwigi ma swoje ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w powiatach Wielkopolski. Nie jest to absolutnie nowość. W Europie Zachodniej funkcjonuje to już wielu, wielu lat. U nas od 10-12 lat staramy się wprowadzać ekonomię społeczną, aczkolwiek małymi kroczkami, ponieważ ludzie nie wiedzą tego. I ta dzisiejsza impreza tutaj na rynku, która towarzyszy Dniom Ekonomii Społecznej, które odbywają się w Kępnie, właśnie to ma na miejscu promocja ekonomii społecznej. Oprócz fundacji swoje prezentacje przygotowały spółdzielnie socjalne Jaśmin, Pomost, Szansa oraz warsztaty terapii zajęciowej w Słupi pod Kępnem.